Ratyfikacja traktatu akcesyjnego 23 lipca 2003 roku. 23 lipca 2003 roku ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski ratyfikował w Pałacu Prezydenckim w Warszawie traktat akcesyjny. Ratyfikacja jest to zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez upoważniony do tego organ państwa. W Polsce ratyfikować może tylko prezydent po wcześniejszej zgodzie wyrażonej w formie ustawy podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przez Sejm i Senat lub wiążącym referendum ogólnokrajowym. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Borowski, prezes Rady Ministrów Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, członkowie Rady Ministrów, parlamentarzyści oraz ambasadorowie państw członkowskich i przystępujących. Aleksander Kwaśniewski, podział zebranych. Oto spełniają się marzenia wielu pokoleń moich rodaków, którzy w miejscu naszej ojczyzny widzieli zawsze wśród państw demokratycznych i otwartych, szanujących prawa człowieka, budujących swoją pomyślność na przedsiębiorczości i aktywności obywateli. Stają się nowym pełnoprawnym członkiem rodziny europejskich narodów ze wszystkimi przywilejami i ze wszystkimi obowiązkami.